Ostatnio same mnie takie trapią. A po nich widzimy ciągle ten sam sufit. Budzimy się z naszego dziwnego, magicznego świata. Ach, tylko naszego. No nic, pora wstawać. Okej, dobra, to rozprostujmy troszkę kości. Oj, przysiad. Dobra, jakieś powiadomienia? Nie, jestem już od tego chyba uzależniony. Ach, i kolejny piękny dzień. No dobrze. Trzeba zejść na dół i pomyśleć powoli o jakimś śniadanku. Ach, nie ma to jak żyć w drewnianym domku. Codziennie go podziwiam. Śpiewające ptaki za oknem. Zapach drzew. Ach, harmoniczny spokój. Czasami brakuje mi starego życia w gronie rówieśników. Moich przyjaciół. Na szczęście jestem tutaj z tatą. Zawsze mnie wspiera. No dobra. Ach, burczy mi w brzuchu. Trzeba coś zjeść. Koniecznie trzeba coś zjeść. No dobra, w takim razie kierunek kuchnia. Sprawdźmy, czy mamy coś w lodówce. Oj, mamy i to bardzo bogato. Wow, tyle do wyboru. A tak mało pomysłów. Szczerze nie mam ochoty przyrządzać sobie śniadania. Nie, mam coś lepszego w zanadrzu. Oj, tak. Mój najlepszy specjał, którym, uwaga, są chrupki. Tylko pytanie, gdzie one są? Znając mojego tatę, pewnie gdzieś je schował. Okej, chrupki. Ja te chrupki wywężę zaraz. Chrupki. O, są. Kto je położył tak wysoko? No, oczywiście, mój kochany tatuś. No dobra. Okej, kurczę. Nie dosięgnę. Czym by je tutaj... O, piłeczka. Może spróbuję ją rzucić, aby spadła. Włączmy światło. Okej. I uwaga. To jest ten moment. I... No, czekajcie. Okej. Jest! Mam ją! O nie, o choroba. Stukłem wadzą taty. O nie, dobrze, nie usłyszał. Chyba nie usłyszał. Nie usłyszał. Rąbię dalej drewno. Dobra, muszę to szybko posprzątać. Miotła powinna być w łazience, ale i tak zauważę. Dobra. Może zauważy wieczorem. Może wieczorem na spokojnie po prostu mu powiem. Nie ma co go teraz irytować. Jak rąbię tam siekierą jakieś drewno. Dobra, szczotka i lecimy z robotą. Gotowe. Ani śladu. No dobra. Mam nadzieję, że tata nie będzie zły. Aha. No i zostaliśmy sami. Ja i moje chrupeczki. Tak, moje własne chrupki. No dobra. Trzeba je skonsumować. Usiądę sobie na kanapie. Tata, jesteś? Jest, tata. Usiądę sobie na kanapie i tutaj na spokojnie je schrupię. O nie. Znowu się powtarza. Kiedy tylko tutaj usiądę, zaczyna mi wpadać do głowy tak wiele pytań. Pytań dotyczących mojej mamy. Czemu ona musi być dla mnie tak tajemniczą postacią? Prawie nic o niej nie wiem. Jedyne wiem, że umarła po porodzie. Tato? Boże, co się stało, tacie? Szybko, muszę wyjść na dwór. Tato, już idę. Tato? Wszystko w porządku? Tato?
Hej, hej, co się stało? Czemu krzyczałeś? Jezu, tato, co ci się... O co ci się stało? Mój Boże, krew! Dziobnąłem się w siekierę w rękę, no ach, kurde no! Co, ale jak no? No normalnie no, msknęła mi się no. Może zamiast zadawać głupie pytania, weźmiesz mnie do łazienki, no. Tak, tak, już idziemy, choć przemyjemy tą ranę. O, na pewno nie chcesz... Do szpitala? Nie martw się, synku. Mam nadzieję, że siekiera nie była zardzewiała ani brudna. Nic mi nie będzie. Oby to pierwszy raz. Obyś miał rację. O, matko. Nigdy się tak nie bałem. To było przerażające patrzeć na krew. Aż mam ciary na samą myśl. Okej. No i znowu nie ma co robić. Może zadzwonię do mojego przyjaciela. Tak, to jest dobry pomysł. No to dzwonimy. Halo? O, to cześć Bartek. Jak tam? No, jakoś leci. A, była przed chwilą u mnie tak dzika akcja, wyobraź sobie... Nie mogę teraz rozmawiać, ani jutro, po prostu może kiedy indziej. No dobrze. To cześć. No pa. Dziwne. Może ma zapracowane dni. No nic, nie będę mu przeszkadzał. Znowu nuda. O, dobra. Zagram sobie na gitarze. Ostatnio całkiem nieźle mi wychodzi. Może zagram jakiś nowy utwór, ale włączmy światło. No dobra, pora spróbować. Na ekranie będą przesuwać się nutki. No to mamy minigierkę, panowie i panie. Kurczę, cześć, cześć, witajcie. Witajcie, witajcie, witajcie. W końcu mogę się z wami przywitać na żywo, bo staram się trzymać scenariusze jak tylko mogę. Słuchajcie, jest to naprawdę niesamowite dzieło Kasara. I w całości chciałbym pokazać to, co chciał nam tutaj zaprezentować. No dobrze, słuchajcie, zrozumiałem zasady minigry. Będziemy grać na gitarze w Minecrafcie, pierwszy raz chyba. Chyba kiedyś nagrywałem ogromną, działającą gitarę. Ale nigdy nie grałem w taką minigierkę, słuchajcie. Zielona nutka, klikamy. Jest, dobrze. Jakie to wspaniałe. No powiem wam, że mamy naprawdę dzisiaj cudo. Mamy niesamowitą mapę. A, chciałem sprawdzić, co się stanie, jak na czerwonym kliknę. No, podejrzewam, że Kasar nawet mógł być autorem tej melodii. Gitarka to naprawdę wspaniały instrument, powiem wam. Uczę się od jakiegoś tygodnia grać na gitarze. Ostatnio opanowałem pianinko w nawet całkiem fajnym poziomie. Może wam coś zagram niedługo. Ale gitarka jest dla mnie znacznie trudniejsza. No dobra, chyba wracamy do scenariusza, słuchajcie. Chyba wracamy do scenariusza, okej? Okay. Na co mi jacyś ludzie jako przyjaciele? Gitara jest moim przyjacielem. Potrafię wydobyć z siebie tak niesamowite i wciągające dźwięki. Zawsze czuję się lepiej po takiej grze. Aż chcę się słuchać i słuchać. No i to jeszcze w takim domku z drewnianymi ścianami, akustyka naprawdę niezła. Dobra, zobaczmy jak tam tata się trzyma. Czy dalej... A, światło, zapomniałbym. Dobra, zamykamy drzwi. Zobaczmy, czy jeszcze mu krwawi ta rana. Cześć tato, jak tam się czujesz? Można autograf? Jaki autograf? Było cię słychać nawet na dworze. No, przepraszam, troszeczkę za mocno się wczułem, no.
Niby za co? Masz talent, to z niego korzystaj. A, dzięki tato. Na pewno będę korzystać. Nie ma za co, synku. O, ogólnie, to jak tam ręka? Jak się czujesz? Będziemy musieli ją odciąć. Co? Jak to odciąć? Spokojnie, żartuję. Wszystko w porządku. Nie boli tak mocno jak wcześniej. O, no to całe szczęście. Ty i twoje poczucie humoru. Wystraszyłem się. A u ciebie jak tam? A nie ma co robić. Nudzę się, gram na gitarze, chodzę w kółko. Może pójść na spacer, po lesie. A w sumie, świeże powietrze dobrze mi zrobi. No to chyba dobry pomysł. Tylko uważaj, bo rozstawiłem parę pułapek na niedźwiedzie. O nie, będę miał oczy dookoła głowy. Dobra, okej. I przyjdź za godzinę na obiad, chyba że woli się zimnego schabowego oraz ziemniaki. O nie, zimnego schabowego oraz ziemniaki zimne to jest najgorsze, co można zrobić. Dobrze, postaram się. Lasy mają w sobie to coś. Coś niezwykłego. Wręcz hipnotyzującego. Cieszę się, że mieszkam w lesie. Oh, dobra filozofia nie jest moją mocną stroną. Czas na wycieczkę! No dobra, tylko gdzie by tutaj pójść? Mam kilka opcji. Mogę pójść nad staw, mogę pójść nad rzekę, mogę pójść nad wzgórze, mogę pójść na skraj lasu. Albo na starą huśtawkę, którą kiedyś mocną stroną w Wysokim Dębie. Oho, to jest dobry plan. Chodzę tędy codziennie, a widok wciąż mnie zachwyca. Jest przepiękny i ten szum drzew. O, kocham ten widok starej obory po prawo na tle drzew. Później tam pójdę. Tata tam trzyma naprawdę, naprawdę wiele, wiele niepotrzebnych rzeczy. Czasami lubię tam poszukać skarbów. Z jego dzieciństwa. Okej. Chyba udam się jednak nad rzekę. Albo nad staw? Kurczę, oba kierunki są naprawdę wspaniałe. Ale zaraz coś wybierzemy. O, proszę. A co my tutaj mamy? No tak, mój kącik spokoju. Stworzyłem go z tatą, jak byłem jeszcze dzieckiem. Przychodziłem tutaj i podziwiałem. W sumie nadal to robię. Dobra, kusi strasznie. Usiądę sobie tutaj. A i teraz szkoda, że nie zabrałem ze sobą gitary. No i oczywiście bez zaskoczenia. Nadal jest tutaj pięknie. Teraz tylko zamknąć oczy i słuchać. Piękne, prawda? W pewnym sensie można to nazwać muzyką, melodią płynącą w powietrzu. Porusza mnie za każdym razem, lecz zawsze mi się wymyka, jakby brakowało jakiejś nuty, części w puzzlach. Tylko rodzi się pytanie, jaka to nuta? A i znowu filozof ze mnie się zrobił. Dobra, okej. Pora iść dalej. Gdzieś tam jest huśtawka. A ja zresztą nie chcę mi się huśtać. Wolę gdzieś usiąść w spokoju i podziwiać przepiękną naturę. Oho, i zaraz będziemy musieli wybrać kierunek. Gdy byłem mały, błądziłem chodząc po tym lesie. Dlatego tata specjalnie dla mnie zbudował tę tablicę. Ach, on tyle dla mnie zrobił. W sumie pooglądałbym płynącą wodę. Tak, na wzgórze
A wzgórze pójdę później. Może wieczorkiem. Tam najlepiej wygląda zachód słońca. Dobra, idziemy nad jezioro. Idziemy nad jezioro. Może wskoczę do wody? Może wskoczę do wody, żeby się orzeźwić tak z ranka? Kurczę, to byłby dobry plan. No, troszkę drogi przede mną. Dobra, wyszedłem do lasu. Powinienem wsłuchać się w dźwięk szeleszczących liści. Dobra, codziennie to słyszę za oknem. Bez przesady. Ile można? Wolę pójść nad jezioro i zobaczymy, co tam się będzie działo. No, pewnie jest ciekawego. Nikt tutaj nas nie odwiedza. To jest kompletne pustkowie. Nikogo tutaj nie ma. O, dobra. Jestem już niedaleko. Słyszę wodę. Jesteśmy na miejscu. Uwielbiam tę okolicę. Wygląda naprawdę przepięknie. Tyle wspomnień. Zanim tutaj zamieszkaliśmy, jeździłem tu z tatą. Uwielbiam pływać. Patrząc na niebo. I rozmyślając. Może by tak wskoczyć do tej wody? Tylko czy to ma jakikolwiek sens? Te moje poglądy do świata. Nie mam tutaj żadnych przyjaciół. Może dlatego jestem taki dziwny. Wynaturzenie. Czy to normalne? Raczej nie. O nie. Spokojnie. Nic ci nie zrobię. Uciekam, szybko. Goni mnie? Wilk tutaj? Przecież nie było już ich od lat. Och, no. Moja głowa. O Jezus. Okej, dobra. Ała. Ale przywaliłem. Musiałem mocno oberwać głową o ziemię. O Jezus. Kręci mi się w głowie. Ale jak to się stało? Okej, dobra. Chyba jestem cały. No ciekawe, ile już tutaj leżę. Tata pewnie się niepokoi. Dobra. Chyba już mi lepiej. Przewracaj do domu. O nie. Proszę nie. Nie, zostaw mnie. Nic ci nie zrobię. Nie rób mi krzywdy. Spokojnie. Proszę, odejdź. Odejdź. Nie podchodź! Co? Polizałeś mnie? Co mnie zrobiłeś? Byłeś przy mnie, mogłeś mnie już dawno zagryźć. Ale tego nie zrobiłeś. A, jesteś pięknym wilkiem.
Ale nie wiedziałem, że wilk może być przyjazny. Hej, 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 gdzie idziesz? Chce mnie gdzieś zaprowadzić, ale... A czy to jest dobry pomysł, żeby za nim iść? Hej, ruszył? Ej, wilku, dokąd? Dobra, gadam do wilka, bez przesady. Dokąd on idzie? Czemu mnie nie atakuje? A że nie wziąłem telefonu. Zadzwonić do taty, żeby się nie martwił, ale... Dobra. Dzisiaj już nic mnie nie zaskoczy w takim razie. Pójdźmy za nim. Zobaczmy, dokąd pójdzie. Jak na wilka jesteś bardzo powolny, wilku. Bardzo powolny. Dokąd idziesz? Okej. Jak cię wyprzedził? Biegniesz szybciej? Idzie spokojnie. Dobra, idzie. Idziesz zagryźć mojego tatę, który jest myśliwym? Mam nadzieję, że nie. Dzisiaj już oberwał siekierą. Aj, gadam z wilkami. Co jest ze mną? Okej. Może to jest pułapka? O nie. Nie dam się nabrać. Okej. A dobra. I po co mnie tutaj zaprowadziłeś? A może tutaj to jest może jego legowisko? O kurczę, nie widziałem cię nigdy wcześniej. No w sumie niezła kryjówka. Ciekawe, od kiedy tutaj jesteś. Jak mam na ciebie mówić? Dobra, mam pomysł. Nazwę cię Włochacz. Podoba ci się? Oj, chyba tak. Tak, to chyba znaczyło tak. Włochacz. Rozumiesz? Co możemy razem porobić? Może zagramy w chowanego? Rozumiesz? No, nie zaprzeczyłeś. Czyli chyba się zgadzasz. No dobra, więc musisz się gdzieś schować. A ja muszę cię znaleźć. Proste. Rozumiesz, Włochacz? Daję tobie 15 sekund. Szybko biegasz. Uwaga, liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, niech liczy. Do 15. 13. 14. 15. Szukam. Okej. Wow. Ona serio się schował. Czyli on jakoś rozumie, co do niego mówię. Dobra. Coś jest ze mną nie tak, ale... Ale kit. Idę znaleźć Włochacza. Raczej nie schował się gdzieś daleko. Włochacz! No w chowanego gramy. Po co mam go wołać? Gdzie on mógł się schować? No, w lesie? W sumie może znać go jak własną kieszeń, jeśli tutaj jest od dłuższego czasu, ale... Ja tutaj mieszkam znacznie dłużej. Znam wszystkie najlepsze kryjówki. Włochacz? Gdzie jest Włochacz? Gdzie jest Włochacz? No ładnie. O! Chyba cię mam! Mam cię! Znalazłem cię! No, powiem ci, że całkiem niezła kryjówka. Okej, no dobra. Następnym razem musisz się bardziej postarać. Okej? Dobra, to teraz moja kolej. Teraz ja będę się chował, a ty licz. Może mnie liczyć. Nie, dobra. Zostań tutaj, raczej nie potrafisz liczyć, więc gdy się schowam, zawołam cię, okej? Tylko nie podglądaj, pamiętaj. Obrócił się. Okej. Dobra, mam pomysł. Schowam się za znakiem, który zbudował dla mnie tata. Przetestujemy jego węch. Jest to całkiem daleko, więc... Gdzie musimy je wytropić. Pójdziemy tędy. Tutaj spróbujemy zgubić troszeczkę... trop.
A, nie przeskoczę tutaj za wysoko. Dobra, tutaj pójdziemy. Tutaj troszkę wytarzam się w tych krzakach. A, okej, okay, dobra, teraz może gdzieś w tych krzakach troszeczkę się... O, proszę bardzo, zostawię trochę zapachu. Tutaj przeskoczę, no i zobaczymy. Zobaczymy, czy mnie znajdzie. Więc uwaga. Tak, to jest tutaj. Okej. Okay. Włochacz, już! No dobra. Teraz spokojnie. Ciekawe, jak szybko mnie znajdzie. Jest. Okej. Okay. Nie widzi mnie. Nadal mnie nie widzi. Nadal. Jest! O, znalazłeś mnie. Brawo, no. Kurczę. Może to nie była dobra kryjówka, ale przez chwilę nie wiedziałeś, gdzie byłem. Przyznaj. Jesteś taki super. Nie wiem, jak to opisać, ale czuję się tak jakby inaczej. Przy tobie o wszystkim zapominam. Jakbym skupiał całą swoją uwagę tylko i wyłącznie na nas, nie na sobie. Coś musi być na rzeczy. Ale co? Nie wiem. Okej, twoja kolej. Teraz ty się chowaj. Oho. Dobra, tata. Kompletnie zapomniałem. Boże, która to jest godzina? Wilku, Wilku, niestety muszę iść. Nie możesz pójść ze mną, nie może cię tata zobaczyć. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się tutaj spotkamy. Znamy się krótko, ale dzięki, że spędziłeś ze mną trochę więcej czasu. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Już idę, jestem tutaj! Żegnaj, włochaczu. Dłużej się nie dało? No jeju, no. Obiad już dawno jest gotowy. No nic, będę jadł zimnego schabowego. No przepraszam, no nie wiem, co powiedzieć, no. Chodź do domu, tam sobie porozmawiamy. Już dobrze, dobrze. Czemu nic nie jesz? Szczerze mówiąc to, nie czuję się głodny. A no tak, bo przecież najadłeś się chipsami na śniadanie. Nie chciało mi się nic zrobić, tato. Śniadanie jest najważniejsze z posiłków, synu. No wiem, wiem, wiem. Niby wiesz, a robisz co innego. Tak ogólnie to, co ty robiłeś w tym lesie? Zazwyczaj wracałeś po godzinie, a tutaj nagle 3 godziny. Nie mogę powiedzieć prawdy. Tato jest myśliwym. Jeśli dowie się o wilku, będzie chciał go zastrzelić. Nie mogę do tego dopuścić. Co by to wymyślić? Więc? Kłamstwo, zmień temat. Zmień temat. Taka ładna pogoda dzisiaj. Jak powoli zagłębiałem się w ten las, to tym dłużej chciałem w nim zostać. Tak po prostu. Wczoraj też była ładna pogoda, a byłeś na dworze bodajże z 40 minut. Bo no nie wiem, dzisiaj było super po prostu. A poza tym wczoraj była premiera nowej gry. No rozumiem. Jeśli mogę zapytać, do jakich ty miejsc chodzisz w tym lesie? Ostrożnie. No, w te miejsca, w których można usiąść i pooglądać przyrodę. Czyli w jakie miejsca? No, na przykład, nie wiem, na moście, na wzgórzu. Lepiej uważaj na tym moście. Jeszcze wpadniesz do rzeki i cię nurt porwie. Tyle razy już tam chodziłem, tato, że... A jak widzisz, jestem w jednym kawałku, więc... Po prostu martwię się o ciebie, synku. Wszystko będzie dobrze, tato. Nie musisz się martwić. No właśnie, przeczytałem w gazecie, że rośnie populacja wilków w naszym województwie. Może dzisiaj bym poszedł na polowanie?
Potwierdź, ochrona, ochrona. A jak to na polowanie? Wilki są pod ochroną. Synu, jeśli zaginie jeden wilk, nic się nie stanie. Nikt nas tutaj nie odwiedza. Możemy robić, co tylko chcemy. Tato, ale nie można. Nie można po prostu ich zabijać. One są pod ochroną, czyli w każdym możliwym momencie mogą wyginąć. Już upolowałem tyle zwierząt, a nagle tak zmieniłeś nastawienie? No nie... No dobra, nie pójdę dzisiaj. O, uff. To dobrze. Lepiej zjedz obiad. Już idę, tato. Co się stało? Gdzie jesteś? O, tu jesteś. Co chciałeś? Robisz coś ważnego? No nie, w sumie rysowałem sobie tylko. To dobrze. Słuchaj, mam do ciebie prośbę. Jaką prośbę? Pomyślałem, że w końcu zamontuję drzwi u mnie, tylko nie mogę znaleźć skrzynki z narzędziami. Szukałem po całym domu i nie mogę jej znaleźć. Może jest w tej dużej oborze. Wiesz gdzie. Dlatego cię zawołałem. Możesz po nią pójść? No jasne, w sumie to czemu nie? Tylko uważaj, robi się ciemno. No dobrze. Dobrze, zaraz pójdę. Zaraz pójdę, daj mi tylko chwilę. Tutaj te drzwi. No rzeczywiście, nawet nie zauważyłem, że ich nie ma. A one są tutaj, proszę bardzo. No to mamy robótkę dzisiaj na wieczór. Okej, dobra. No już się zrobiło dość chłodno. Dobra, szkoda czasu. Idę do obory. Okej. Zaraz przyjdę, tato. Zaraz przyjdę. Powinno mi to raczej pójść całkiem sprawnie. Dobra, światełko. I wychodzimy. Dziwna była dzisiejsza przygoda. Ciekawe, czy ten wilk jeszcze tutaj jest. Wilk. Włochacz. W sumie to włochacz. O! Włochacz! Chyba jest przy oborze. Włochacz! Aj. Dobra, lepiej nie krzyczeć. Włochacz, jesteś tutaj? Włochacz! Włochacz, wilku! Włochacz? Jesteś! Haha, hej, Włochacz! Cześć, już myślałem, że nigdy cię nie zobaczę. Wow, dzięki, że chciałeś się ze mną spotkać. Skąd wiedziałeś, że tutaj będę? Niestety nie mogę z tobą się teraz pobawić. Muszę znaleźć skrzynkę z narzędziami w oborze. A może chcesz mi pomóc? Może udać się ją znaleźć, co? Okej, dobra. To chodźmy, chodźmy. Ta rudera zaraz... Zaraz cała się rozwali do końca. Zaraz się zawali. Dobra. Muszę się tu rozejrzeć. Gdzie może być ta skrzynka?
No dobra. No właśnie, ile tutaj skarbów? Okej. Myślę, że zostawiłby ją gdzieś na widoku, a nie chował po kątach. Ciekawe, do kogo należy ta obora. Tata mówił, że przyjaciela jego dziadka. Ale widziałem w jego oczach, że coś wkręca. Zastanawiam się dlaczego. No nic, może go zapytam. Może teraz powie mi prawdę? Okej, nie ma tej skrzynki. Włochacz, jesteś tutaj? Szukasz ze mną? Nie mogę jej znaleźć. Nie, no tutaj nigdzie nie ma tej skrzynki. Chyba tata zostawił ją gdzieś indziej. No przecież tam na górę by jej nie wnosił. No nic. Zaraz. Czy to jest... Tak, to jest telewizor z mojego dzieciństwa. Aj, czarno-biały kineskop. Uwielbiałem na nim oglądać różne bajki. Stare, dobre czasy. A co gdybym podłączył go do prądu? Może jeszcze działa? Sprawdźmy. Dobra, o Jezus. Jezu, jaki ciężki ten telewizor. Czemu te stare telewizory tyle ważyły? Okej, dobra. Mamy go. No i podłączamy. No dobra. Chyba nie ma prądu. No ładnie. Muszę go włączyć. Naprzeciwko wejścia powinna być skrzynka elektryczna. Sprawdźmy ją. Cześć, włochacz. Co tam słychać? Okej. No ładnie. Z tego co widzę, brakuje dwóch bezpieczników. Trzeba będzie je znaleźć. Oj, to może nie być takie proste. Jak nie udało mi się znaleźć skrzynki, której tutaj mam nadzieję nie ma, no to czy uda mi się znaleźć bezpieczniki? Tutaj nie ma, tutaj nie ma. Tu też nie. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma. O, ładnie. Podejrzewam, że może ich tutaj nie być. Ajajaj. Proszę, jest. Tutaj leży jeden. No dobra. Jeden mamy. A drugi? No właśnie, po co mi jeden? Jeden mi zdecydowanie nie wystarczy. Nie, tu też nie. A gdybym dał pomachać ten bezpiecznik włochaczowi, to może by coś znalazł. Przecież wilki mają świetny węch. Włochaczu, możesz pomachać ten bezpiecznik? Muszę znaleźć jeszcze taki drugi. Rozumiem. Okej. Znalazłeś? Jest. Jest tutaj. Przecież nie było go tu wcześniej. Albo jestem ślepy. Cóż, bardzo ci dziękuję, włochaczu. Nieważne, zabieramy go. Najważniejsze to uruchomić prąd, więc... Uwaga, chwila prawdy. Sprawdzamy. Jest. Nie, włochaczu, nic ci nie jest? Co ja zrobiłem? Co tu, jak to w ogóle możliwe? Dobra, prawie wszystko zniszczyłem. Obora mogła się zapalić przecież. A to byłby koszmar. Dobra, boję się cokolwiek teraz dotknąć. Ważne, że jesteśmy w jednym kawałku. To jest najważniejsze. O nie, tata tutaj idzie. Nie możecie tutaj zobaczyć, włochaczu. Myśl, Karol, myśl. Włochacz, pamiętasz, jak bawiliśmy się w chowanego?
pobawmy się jeszcze raz. Ja szukam, a ty się chowaj. Już, teraz, w tym momencie. Chowaj się. Raz, dwa, trzy. Dobra, poszedł. No ładnie. Jaka masakra. Tak bardzo cię przepraszam. Zrobiłem coś poważnego? Synu, ta obara jest starsza od ciebie. Ma instalację ze starych, kruszących się aluminiowych przewodów. Masz szczęście, że nie poszła cała z dymem. No właśnie o to się bałem. Nie dam rady sam tego naprawić. Trzeba by wymienić cały przewód do tego gniazdka i bezpiecznik w rozdzielnicy. O gniazdku już nie wspomnę. Trzeba byłoby puszkę wykręcać, o mój Boże. Naprawdę bardzo cię przepraszam. Chciałem tylko sprawdzić, czy telewizor działa. Ach, Karol, no nie bez powodu ten telewizor się tutaj znajduje. Nie jesteś zły? Na ciebie nie mogę być zły, synku. Ale proszę, uważaj w tej stodole. Jeszcze raz bardzo cię przepraszam. Wiesz co, nie mam ochoty już tych drzwi montować. Lepiej chodźmy do domu. Okej. Okay. Co? Włochacz? Z środek nocy. Włochacz! Cześć! Obudziłeś mnie. A chyba chcesz, abym wyszedł do ciebie. W sumie to czemu nie? Tylko nie mogę budzić taty. Zostań tam. Zaraz do ciebie przyjdę. Okej, po cichutku. Co on tutaj robi o tej porze? Musiał mnie wywąchać. Dobra, muszę być cicho. Okej, po cichutku. O, ładnie. Tata znowu zostawił włączone światło. Wyłączmy je. Okej. Włochacz? Jesteś tu? Włochacz? Hej, Włochacz! Gdzie jesteś? Wilku! O, nie, musimy być cicho. Jak mnie wystraszyłeś, Włochacz. Widzę, że się stęskniłeś za mną. Ja za tobą też. Dobra, w przeszłości miałem kilku przyjaciół, ale po tym, jak przeprowadziłem się tutaj, nikt do mnie nie napisał ani słowa. Dlatego będąc z tobą, czuję się odważniej. Cóż, dobra, jest ładne niebo, więc może pójdziemy na wzgórze. Wezmę cię na spacer, wezmę wilka na spacer. Dobra, uwaga, kto pierwszy tam dotrze, wygrywa. Ej, ale bez skrótów. No ładnie, na wzgórze przecież jest bardzo długa droga. Nie, na pewno mnie przegoni. Dobra, ja pójdę powoli ścieżkami. Tato się nie obudził? Nie, chyba nie. Aj, dawno nie chodziłem po lesie w nocy. A czy to jest dobry pomysł? Jeśli w lesie są inne wilki? Nie widziałem żadnych innych wilków oprócz Włochacza. Pięknie jak zawsze. No, taki spacer po lesie potrafi rozbudzić w minutę. Naprawdę, dosłownie. A jak tylko patrzę na tą oborę, czuję się głupio. No nic, stało się, będę musiał tam posprzątać. Jutro pójdę posprzątać, tato na pewno będzie zadowolony.
No mam nadzieję, że w tym lesie rzeczywiście nie ma więcej wilków. Byłoby naprawdę, naprawdę źle. Jakby mnie tutaj dorwały, nie miałbym kompletnie żadnych szans. Okej, dobra. Więc tym razem idziemy w prawo. Zgaduję, że wilk już tam jest. Musi tam być. Jest znacznie szybszy ode mnie. Dziwne. Nie rozumiem. Jak to możliwe, że włochacz mnie nie atakuje? Że nie chce mnie zjeść? Że jest tak przyjazny? Że się mnie nie boi? Może powiem o nim tacie? Może będzie mieszkał z nami? O nie, tutaj są ustawione pułapki. Muszę na nie uważać. O mało co nie zapomniałem. Mam nadzieję, że tata nie rozłożył ich na ścieżce. Bez przesady. Mógłbym w nie bardzo łatwo wpaść. Jeszcze w tych krzakach? Nie, na pewno tak nie zrobił. Nigdy tak nie robił i teraz na pewno też tak nie zrobił. No nie wiem. Jestem ciekaw, jakby zareagował. Oho. Chyba włochacz już dotarł na miejsce. Haha, wyje i czeka na mnie. Myślę, że mógłby się bardzo zdziwić. Pewnie nazwałby mnie bardzo nieodpowiedzialnym, że jeszcze chodzę w nocy z wilkiem po lesie. Boże, jak to w ogóle brzmi? Co ja robię? Okej, dobra. O, Jezu, jestem już zmęczony. Ile można iść? O, dobra. Jestem już bardzo blisko, ale jestem też bardzo zmęczony. Okej, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Okej. Że chciało mi się iść na wzgórze w środku nocy. O, ładnie. Dobra, idziemy. Okej. Dobra. Można powiedzieć, że jestem już na miejscu. Padam z nóg. Włochacz! Włochacz, jesteś tutaj? Włochacz! Jesteś, piesku. Piesku. Boże, wilku. Mogę się przyzwyczaić. Gadam z wilkiem. Cześć. Matko, jak się zmęczyłem. Mogłem pójść z tobą skrótami. Ale i tak byś wygrał. Jesteś znacznie szybszy. Ale widok. Widzę, że oglądasz księżyc. Mojego drugiego przyjaciela. Gdy tylko zobaczę to jasne, białe koło, nie mogę od niego oderwać wzroku. Nie czuję się wtedy realistycznie. Materialnie. Jestem jedynie widzem oglądającym dla mnie spektakl, jak w teatrze. Czuję, jakbym był inny niż wszyscy. Żył na innej planecie, że wszystko jest możliwe. A, pewnie dlatego nie mam prawdziwych przyjaciół. I każdy uważa mnie za dziwaka. Jakąś nieludzką, chodzącą istotę. Szczerze, to mam ich wszystkich gdzieś. Jestem sobą i to się liczy. Dlatego bardzo ci dziękuję, że spędzasz ze mną ten czas. To naprawdę wiele dla mnie znaczy. Chciałbym wiedzieć, co mówisz, wyjąc. O czym myślisz? Ale czy niestety to niemożliwe? Ale cóż, taka jest prawda i trzeba się z nią pogodzić. Patrzysz cały czas na ten księżyc. W sumie to nie dziwię się. Ma w sobie coś takiego hipnotyzującego. Nie da się tego opisać słowami. Czasami widzę, jak księżyc pulsuje. Jakby przemawiał do mnie. Świat jest tak cudowny. Na przykład lasy. Ktoś powie, no jakieś tam krzaczki, drzewka i zwierzątka. Natomiast dla mnie to kompletnie inny wymiar. Inna planeta. Wiatr kołyszący korony drzew. Kropelki wody spadające z liści niczym rosa po trzcinowym źdźble. Tyle piękna, a tyle bólu. Chciałabym zostać w tej chwili na zawsze. Oglądając niebo z tobą i rozmyślając. Nieźle ci się wyżaliłem, co?
Mam nadzieję, że ci to nie przeszkadza, ale... ale mnie bardzo pomaga. Co? Co? Tata? Wilku, Wilku, co ty robisz? Nie, Włochacz, wracaj! O nie, mój Boże, Włochacz biegnie do mojego taty! Muszę go dogonić! Włochacz! Włochacz! Włochacz, stój! Włochacz, chowanego, pobawmy się, Włochacz! O nie... O nie... Ale czemu on zaczął biec do mojego taty? Dlaczego? Włochacz! Włochacz! O nie... O nie, mój tata o tej porze na pewno wyszedł ze strzelbą. Jak się zorientował, że mnie nie ma... Jak poszedłem do lasu, na pewno wziął ze sobą strzelbę. O nie... O nie... Nie, tylko nie to. To nie może być prawda. Włochacz! Włochacz, chodź tutaj! Włochacz, gdzie jesteś? Tato, jestem tutaj! Tato, wszystko dobrze! Gdzie jesteś? Halo? O Boże, gdzie on pobiegł? Ha. O nie... Czy to były strzały? Nie, 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 nie... O nie... Nie... O... Nie, to nie może być prawda... Włochacz! O Jezus, jestem zmęczony... A, mam cię. Myślałeś, że mi uciekniesz. Nie. Przede mną nikt nie uciekł. Złapałeś się w moją pułapkę. Wspaniale. Idealnie. Będziesz pasować do mojej kolekcji na ścianie. Czekałem na to tak długo. Tato, nie! Nie, tato, przestań! Miejmy to już za sobą.